Szczęść Boże, coś wam powiem. Martwię się o siebie, czy ja mam wiarę. Robię wiele zgodnie z tym, co się nauczył. Przestrzegam praw, przykazań, ale czy wiara jest obecna w moim życiu? Zadaję sobie takie pytania w obliczu wiary setnika. On, poganin, wyznaje z całą szczerością, że nie jest godzien wizyty Jezusa w swoim domu. Ale wystarczy Jego słowo. Słowo, a nie obecność czy dotknięcie. Podobną wiarą wykazała się kobieta cierpiąca na krwotok od 20 lat. Ona mówiła, choćbym się Jego płaszcza dotknęła, będę uzdrowiona. A ja codziennie sprawuję Eucharystię. Staram się robić to jak najlepiej i z pełną powagą i szacunkiem. Łapię się na tym, że widząc chleb, on chlebem pozostaje. I wino nie zmienia się w krew, choć tak mówią słowa, które wypowiadam. Zapewne w moich wątpliwościach nie jestem osamotniony. Bo gdy my ciągle czegoś się spodziewamy i na coś oczekujemy, chcemy wyprzedzać fakty. A dopiero co wczoraj słyszeliśmy, czuwajcie. Setnik podchodzi bardzo radykalnie. Wierzy, że Chrystus ma taką władzę nad słabościami, jak dowódca nad swoimi żołnierzami. Jedno zdanie przeszywa z tej Ewangelii, które codziennie wypowiadamy. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Czekam na nie z utęsknieniem. Tylko ono przyjdzie, gdy ja zaufam i zechcę je przyjąć. Nie wiem kiedy. Może niebawem. Staram się czuwać, bo zaczęliśmy Adwent. W tym tekście ważne jest to, jak prosisz o pomoc. Czy jest w tym element wiary, czy też go w ogóle nie ma. Kiedy kupujesz bułki w piekarni, wiary nie potrzeba, bo wyrażasz swoje życzenie i ono może zostać spełnione albo nie, bo bułki się skończyły. Jest to spotkanie pełne grzeczności, ale nie ma większej relacji. A jeśli prosisz Boga o interwencję, to grzeczność nie wystarczy. Nie wystarczą złożone ręce i zgięte kolana. Nie wystarczą pobożne słowa wypływające z Twoich ust. Potrzebna jest właśnie wiara. Tu nie zadziała znane nam dej, bo mi się należy. To, co charakteryzowało setnika, czego brakuje wielu chrześcijanom, to szczerość. Niestety zamiast szczerości jest w nas dużo obłudy. Mówię to ze smutkiem i z pewną dozą żalu, że my chcemy uchodzić za ludzi miłujących się, a potrafimy kogoś zdeptać swoją butą i wywyższaniem się. Modlimy się, prosimy, błagamy, a Bóg jakby milczał. I owszem, milczy, ale nie przestaje nas słuchać. Więc co robimy nie tak? Zbyt wiele chcemy dla siebie i zbyt wiele myślimy o sobie. Ten Rzymianin pokazał nam przykład modlitwy, która jest pełna miłości, pokory i zaufania i daleka jest od egoizmu. Piotr Izolok mówi, siła miłości nie liczy się z możliwościami. Miłość nie poddaje się, nie zastanawia się, nie zważa na rację. Miłość nie jest zwątpieniem wobec niemożliwego. Żadna trudność nie wzbudza w niej lęku. Czy taka jest moja modlitwa? Przyjście tego poganina i reakcja Jezusa pokazuje nam, że zbawienie jest dostępne dla każdego. Dla każdego, kto chce go doświadczyć. Bo Kościół jest jeden, a ja i ty mamy w nim swoje miejsce. Taki tytuł głosi temat rocznej pracy, którą właśnie rozpoczęliśmy. Czas przyjrzeć się, czy my to miejsce zajmujemy w pełnym wymiarze, czy tylko mamy wykupiony karnet, bo nam się należy. Może więc nasza obecność w Kościele to tylko przywiązanie, a nie sposób na życie. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.